Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi S8. Najnowsze Audi S8 było już na moim kanale rok temu, ale wtedy to była wersja przedliftowa, a dziś mam w swoich rękach wersję poliftową, czyli najnowszą. I zmiany są na tyle subtelne, że na pierwszy rzut oka ciężko powiedzieć, co się zmieniło. Od teraz mamy jeszcze większy grill, który ma inną strukturę, a także mamy nowy wzór lamp, który po pierwsze nachodzi po bokach jakby takim zębem w karoserię, a po drugie potrafi wyświetlać kształty. W każdej z przednich lamp jest 1 300 000 mikrozwierciadeł, które rozpraszają światło na małe piksele, dzięki czemu możemy dowolnie sterować światłem. Technologia ta nazywa się DMD, Digital Micro Mirror Device, czyli cyfrowe urządzenie mikrolustrzane i z podobnej technologii korzystają m.in. projektory wideo. Faktycznie, robi to niesamowite wrażenie, chociaż wiadomo, taki powitalny bajer nikomu nie jest potrzebny. Ale muszę przyznać, że jazda w nocy S8 to czysta przyjemność. Strumień światła jest bardzo jasny, bardzo daleki i nie ma mowy, żeby kogoś oślepiał. Ale tak naprawdę nie widzę różnicy względem przedlifta. Jedyne, co mi się nie podoba, to fakt, że kształt lamp z przodu jest bardzo podobny do tego w nowym Audi A3 czy S3, czyli niemal najtańszych modelach Audi. I ja rozumiem, że modele w koncernach mają podobne reflektory, tylko zazwyczaj jest tak, że najpierw taki kształt ma najwyższy model, czyli w tym wypadku Audi A8 S8, a dopiero później naśladują go inne modele. A w przypadku A8 S8 po lifcie jest odwrotnie, bo najpierw było w A3 S3, a dopiero teraz jest w A8 S8. No chyba, że się za bardzo czepiam. To przejdźmy na tył, bo tu są też pewne zmiany w światłach, które to są w technologii OLED i pozwalają na zmianę sygnatury świetlnej. S8 ma 4 różne wzory świecenia. Można to zmienić z poziomu auta lub zmieniają się wraz z trybem jazdy. I tu ponownie, robi wrażenie, ale też bajer zbyteczny. Nowością w poliftowej S8 są jeszcze kolory, gdzie m.in. jest ten testowany niebieski Ultra Metallic oraz możliwość zamiany wszystkich chromów na czarno, czyli też tak jak w testowanym egzemplarzu. Wtedy auto jest jeszcze większym bandziorem, chociaż nie wiem, czy ten niebieski kolor pasuje do takiego auta. Wiem za to, że pasują te 4 kominy na końcu, bo te się nie zmieniły i wciąż grają tak cudownie, jak to tylko możliwe. Zapraszam na Odę do radości w wykonaniu Wolfganga Auditeusza S8. Ależ to V8 ryczy. Momentami ma taki bulgot niczym amerykańskie V8. Coś pięknego. Coś pięknego jest oczywiście pod maską, bo tutaj wciąż mamy podwójnie doładowane 4-litrowe V8, które generuje 571 koni oraz 800 Nm. Genialny silnik. I ten silnik połączono z automatyczną, klasyczną skrzynią biegów Tiptronic oraz ze stałym napędem na 4 koła quattro opartym na torsenie. A to daje nam świetną trakcję oraz świetny czas do setki. Katalogowo powinno być 3,8 sekundy, czyli tyle samo co wersja przedliftowa, ale tam, jak wiecie z moich pomiarów, udawało się zrobić 3,7 sekundy. Pora więc sprawdzić, czy odświeżona wersja też tak umie. Dokładnie ten sam czas, 3,7 sekundy, co w sumie nie powinno dziwić. Pod względem mechanicznym w tym aucie po lifcie nie ma praktycznie żadnych kluczowych zmian. A to oznacza świetne osiągi, świetne właściwości jezdne oraz co najdziwniejsze, niesamowity komfort. To może dziwić dlatego, że jest to wersja S, czyli sportowa,
a mimo to można mieć pneumatyczne zawieszenie, które może zmieniać swoją wysokość podczas jazdy w zależności co wykryją kamery. Czyli podczas dojeżdżania do tak zwanego na przykład leżącego policjanta, to auto samo się podnosi po to, żeby był większy skok amortyzatorów, a jak najmniejsze ruchy karoserią. Robi wrażenie, szkoda tylko, że nie zawsze działa, niestety raz działa, a raz nie i to nawet na tej samej przeszkodzie i przy tej samej prędkości. Drugi bajer związany z tym zawieszeniem to podnoszenie się podczas wsiadania, czyli otwieramy klamkę i auto niemal od razu podnosi się, żebyśmy mogli wygodniej wsiąść. Podobnie jest jak wysiadamy, auto się też podnosi, żeby lepiej wyjść. Ciekawy bajer. Poza tym auto potrafi na zakręcie się praktycznie nie wychylać, co robi wrażenie jak patrzymy w dane techniczne. S8 waży 2295 kg. Sporo, ale praktycznie tego nie czuć. Raz, że mamy niesamowite osiągi, a dwa, że zawieszenie robi cuda. Co więcej, mamy tylną oś skrętną oraz szperę, a to oznacza naprawdę świetne prowadzenie jak na takiego kloca. Podoba mi się. Nie podoba mi się za to opóźnienie na skrzyni, bo to jest czasami spore i auto dopiero w trybie sport reaguje tak jak trzeba. Aha, i przy wyższych prędkościach auto nie puchnie i czas od 100 do 200 km na godzinę to 9 sekund. Bardzo ładnie. Bardzo ładny jest też bak paliwa, który ma 82 litry i w mieście starcza to na jakieś 400 km. Jak jedziemy w miarę spokojnie. Na trasie natomiast da się zrobić i 800 km, ale trzeba jechać nie szybciej niż 90 km na godzinę. Tutaj chyba nikogo nie dziwi, że to wielkie, ciężkie i piekielnie mocne auto pali dużo. I to mimo, iż mamy miękką hybrydę oraz system odłączania połowy cylindrów przy spokojnej, równej jeździe. No właśnie, jest wielkie, a ja nie pokazywałem go jeszcze w środku. To najpierw bagażnik, który ma 505 litrów i nie da się go mocniej powiększyć. Nie da się go powiększyć, bo kanapa z tyłu jest elektrycznie regulowana, ale do tego zaraz przejdziemy. Kufer jest ustawny i ma drugie dno, gdzie jest jeszcze spory schowek, butla z gazem pewnie wejdzie. Poza tym jest gniazdo pod zapalniczkę, boczny schowek oraz niestety brak haczyków na zakupy. Miło za to, że kufer jest cały obity i nie ma na górze gołej blachy. To wskakujemy na tył. Tutaj jak mówiłem, możemy mieć dwa oddzielne, elektrycznie regulowane fotele w cenie 23 tysięcy złotych ekstra. Fotel ma regulowane zarówno oparcie, jak i siedzenie, gdzie można go nieco położyć. Oczywiście, miejsca jest tu sporo i to mimo, iż jest to krótka wersja. Krótka, bo tylko taka dla S8 jest dostępna. Zwykłe A8 występuje w odmianie L, czyli long, czyli długiej. Dodatkowo miałem dokupione ekrany za 10 tysięcy złotych, wentylację i masaże za kolejne 20 tysięcy złotych i za 7 tysięcy złotych czterostrefową klimatyzację. Niestety, ale zabrakło u mnie lodówki z barkiem za 8,5 tysiąca złotych oraz nie miałem Audiobank Olufsen z brzmieniem 3D za 38 tysięcy złotych. Ja miałem biedniejszą wersję Bang & Olufsen z dźwiękiem 3D za 7 tysięcy złotych. Czyli brzmienie 3D kosztuje 38 tysięcy, a dźwięk 3D kosztuje 7 tysięcy. Ma to sens, chociaż ja bym w ogóle nie brał żadnego audio. Tutaj audio to te cztery kominy z tyłu. Dobra, to siadamy z przodu, gdzie też wita nas piękny fotel, oczywiście z pełną regulacją, podgrzewaniem, wentylowaniem i masażem. Jest tutaj świetnie. Zresztą S8 to jedna z niewielu wersji A8, gdzie lepiej być kierowcą niż pasażerem, ze względu na osiągi i właściwości jezdne auta. Szkoda tylko, że fotel jest już lekko przetarty, a auto ma tylko 27 tysięcy km przebiegu. Nie jest to mocne zniszczenie, ale wciąż uważam, że to jest przebieg, na którym przetarcie no nie powinno się pojawić. To pora na deskę rozdzielczą. Tutaj w odmianie poliftowej nie ma moim zdaniem żadnej zmiany, albo ja czegoś nie zauważyłem. Wciąż jest bardzo nowocześnie, czyli mamy masę ekranów, masę dotykowych przycisków i niestety masę piano black. A to wszystko oznacza, że obsługa momentami jest kłopotliwa, brakuje nam fizycznych przycisków, wszystko się balcuje, kurzy i odbija promienie słoneczne. Deska rozdzielcza w moim odczuciu to największa wada S8, bo wszystko inne w tym aucie jest naprawdę świetne. Materiały też są bardzo dobre, tak samo jak i spasowanie. Gdyby tylko nie było tego piano black. A ono jest nawet na kluczyku, który też wygląda na bardzo zmęczony. Słabo.
Co ciekawe, ekrany nie są po prostu dotykowe, tylko są haptyczne, czyli wibrują po naciśnięciu, co ma imitować fizyczne wciśnięcie. Ciekawe rozwiązanie. I tak jak mówiłem, S8 ma dużo ekranów, gdzie dolny jest głównie od klimatyzacji i obsługi foteli czy tam rolet, ten wyżej jest od multimediów, a ten trzeci to cyfrowe zegary. I tym razem udało mi się odszukać funkcji ze zmianą motywów zegarów i te można ustawić w miarę klasycznie, czyli takie okrągłe. To mi się podoba. Podoba mi się też to, jak większość funkcji działa, bo przycięcia zauważyłem jedynie przy odpalaniu nawigacji. Poza tym jest nieźle. Jakość ekranów jest niezła, tak samo jak i jakość kamer 360 stopni. Ciekawym rozwiązaniem są zamykane klapki nawiewów, oczywiście elektrycznie. No jest w tym aucie masa technologii, która jak się domyślacie, też nieźle kosztuje. Przedliftowe S8 testowałem ponad rok temu, czyli dokładnie pod koniec września 2021 roku i wtedy jego cena zaczynała się od 605 tysięcy złotych. Dzisiaj cennik już nieco wzrósł i nowa S8 startuje od 639 tysięcy złotych, a mój egzemplarz kosztował 908 tysięcy złotych. Cennik, który widzicie, jest właśnie z września, ale tego roku, jak widzicie, przez 3 miesiące cena wzrosła już o 9 tysięcy złotych. Aha, i mój egzemplarz, tak jak mówiłem, nie miał wszystkiego. Nie miałem chociażby hamulców ceramicznych, które kosztują 50 tysięcy złotych, lepszego audio z dopłatą 32 tysięcy złotych i tak dalej. W S8 bez problemu pęka milion złotych, ale konkurencja wcale nie jest tańsza. I brzmi gorzej. Poważnie, obecnie chyba tylko Maserati Quattroporte może mierzyć się pod względem dźwięku wydechu z S8. Oba auta grzmią genialnie. A S8 dodatkowo genialnie się prowadzi i ma genialnie dużo technologii, która robi wrażenie. W zasadzie dla mnie jedyny minus, poza ceną, ale ta zawsze w tej klasie była duża, jest wnętrze, które jest za mało intuicyjne, jest zbyt błyszczące i wszystko ma dotykowe. Poza tym S8 jest świetna i robi ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o właściwości jezdne, komfort podróżowania oraz osiągi i dźwięk wydechu. A co do samego faceliftingu, to był on na tyle mały, że praktycznie jest niezauważalny. Nawet patrząc na zdjęcia wersji sprzed i po odświeżeniu, ciężko powiedzieć, która wersja wygląda świeżej i lepiej. Obie są tak samo dobre. A Wam od Mikołaja życzę przynajmniej takiego Audi S8. Cześć! Ho, ho, ho!